13 lat po swojej śmierci Grzegorz Ciechowski występuje w reklamie firmy odzieżowej. Legendarny obywatel GC użycza swojej twarzy, a ściśle jego rodzina użycza jego twarzy kolekcji koszulek, garniturów i ramonesek. Dawni koledzy Ciechowskiego oburzeni mówią, że on sam nigdy by się nie sprzedał. Druga żona artysty odpiera te zarzuty, mówiąc, że to nie komercja, czy jak powiedziałby obywatel GC mamona, a promocja Ciechowskiego. Katarzyna Jaworska. Takie było sarkastyczne zdanie artysty o komercji. Ale o pośmiertnym wykorzystaniu jego wizerunku do reklamy odzieży zdecydowała wdowa po artyście. Dla mnie jest to propozycja prestiżowa, ponieważ Grzegorz dla mnie niewątpliwie był ikoną, znaczy nie tylko dla mnie, był dla wielu osób ikoną stylu. Kolekcja, w której ma być wykorzystywana twarz Grzegorza Ciechowskiego, ma być niewielka i, jak podkreśla Anna Skrobiszewska, bardzo prestiżowa. Jako jedyna spadkobierczyni i nie bez powodu jedyna spadkobierczyni, uważam, że mam prawo postępować zgodnie ze swoim sumieniem i uważam, że w tym akurat przypadku nie robię Grzegorzowi krzywdy. Wizerunek artysty pojawi się na ubraniach na początku października. To jest moda. Świat muzyki powinien zrozumieć świat mody i wgłębić się. Jednak innego zdania są koledzy z zespołu Republika. Pod zdjęciem promującym kolekcję pojawił się wpis Leszka Biolika, gitarzysty basowego Republiki. Ktoś przekroczył granicę, której sam artysta świadomie nigdy nie przekroczył za życia. Ktoś postanowił, że swoją twórczością Grzegorz Ciechowski wpłynie na sprzedaż garniturów. Czy może uratuje jakąś firmę? Może jutro poprawi sprzedaż psiej karmy? Jak mam nie być wkurzony? Byłem częścią tej historii i w jakiś sposób mnie ona dotyczy. Członkowie byłej Republiki po zamieszaniu w internecie wokół wykorzystywania twarzy Grzegorza Ciechowskiego nie chcą sprawy komentować przed kamerą. Wydali jedynie oświadczenie. Nie mamy jakiegokolwiek związku ze sprzedażą praw do wizerunku Grzegorza Ciechowskiego marce odzieżowej Beton. Wyrażając głębokie zaniepokojenie zaistniałym faktem, odcinamy się jednocześnie od jakichkolwiek dalszych komentarzy w tej sprawie. Jak mówi profesor Ryszard Markiewicz, specjalista od prawa autorskiego, przepis w kwestii wykorzystywania wizerunku osoby zmarłej nie jest jednoznaczny. Ale duże znaczenie ma interpretacja. Prawnicy powszechnie uznają, że przez 20 lat wizerunek osoby zmarłej jest chroniony. Ta decyzja musi jej towarzyszyć zgoda także fotografika, który robił to zdjęcie. Bo przecież chodzi o pieniądze. O duże pieniądze. Bez wątpienia chodzi po prostu o pieniądze. Każdy chce coś tam dla siebie uszczknąć, powiedzmy, i wykorzystać ten dorobek. No, takie czasy. Zmarli artyści nigdy nie wezmą dużych pieniędzy, a ponadto nigdy nie narozrabiają, więc nigdy nie przysporzą żadnego kłopotu tym, którzy wykorzystali ich wizerunek w reklamie. Ani słowa o miłości. O etyce też się już nie wypowiedzą. Katarzyna Jaworska, Panorama. Bez znaczeń dodatkowych.